Mateusz, 15 rozdział. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, od 21 do 28. Od 21 do 28. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu, a oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: miłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpiwszy uczniowie Jego, prosili Go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon, rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł jej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Znowu dostrzega wielką wiarę. Chcę, żebyś zrozumiał, że twoja wiara jest tak wielka, że wstrzymuje nawet milczenie Boga. Chrześcijanie boją się milczenia Boga. Ona mówi: pomóż mi! A on nie mówi nic. I wiara nie wycofuje się. Wiara wytrzymuje milczenie Boga. Ona wytrzymuje milczenie. Milczenie jest trudne. Milczenie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. W księdze Hioba 9:15 jest napisany taki tekst. Księga Hioba 9:15. Choćbym miał słuszność, nie otrzymałbym od niego odpowiedzi. Mojego sędziego musiałbym błagać o litość. Tak mówił Hiob, tak myślał. Dlaczego tak się dzieje? Chcę, żebyście zrozumieli, że każda wiara przychodzi okres tak zwanego kamiennego nieba. Każda wiara przychodzi okres kamiennego nieba. Każda wiara. Nie ma takiego czegoś, że chodząc w wierze nie dotkniesz czegoś takiego. Powiem ci za chwilę, dlaczego tak jest. Pierwszy list Piotra 1:6-7. Pierwszy list Piotra 1:6-7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, straszne słowo, teraz, gdy trzeba. Gdy trzeba. Jesteś blisko z Bogiem? To się nie bój. Będąc blisko, nie boisz się. Musisz zrozumieć, że On wie więcej niż ty rozumiesz. On wie więcej o tobie. On wie więcej. On cię prowadzi, abyś i ty wiedział więcej niż wiesz dziś. Rozumiesz? Coś ci teraz powiem. Słowo Boże mówi w pierwszym liście do Koryntian: nikt nie zna człowieka jak tylko duch człowieka. Nie dusza człowieka. Zauważyliście to? Nikt nie zna człowieka jak tylko duch człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że my jako osoby, jako osobowości, nie jesteśmy sobie do końca znani na poziomie psychicznym. Czyli my nie jesteśmy w stanie siebie do końca określić. My nie wiemy o sobie wszystkiego.
na poziomie psychiki. Intelektem nie jesteśmy w stanie siebie do końca zbadać. Dlatego potrzebujemy objawień o nas samych. Wiecie o tym? Objawień o nas samych. Objawień o nas samych. Bo nikt nie zna człowieka, tylko duch człowieka. I kiedy ty wierzysz, to pamiętaj, że Duch Święty współpracuje w 100% z każdym najdrobniejszym elementem twojego chodzenia w wierze. I Duch Święty wie, że twoja wiara potrzebuje szlifów, aby mogła być należycie uwydatniana. Dlatego też Duch Święty w bardzo subtelny i tylko Jemu znany sposób pracuje nad różnymi etapami naszej wiary. I to są takie momenty, które mogą być dla nas niepokojące. Wtedy się nic nie dzieje. Popularnie nazywamy to oczekiwaniem w wierze. Nie jest to nadzieja, tylko to jest czekanie w wierze. Czym się różni czekanie w wierze od nadziei? Otóż nadzieja, no, nie powoduje pewności. Wiara zaś, oczekiwanie w wierze, nigdy nie odbiera ci pewności. Pewność zawsze jest. Pewność zawsze jest. Otóż człowiek, który przyjmuje uzdrowienie, w wierze jest jaki? Zdrowy. Choćby całe jego emocje mówiły, to nieprawda, nie jesteś zdrowy. Jego ciało krzyczy, to nieprawda, nie jesteś zdrowy. On wie, że jest zdrowy. On wie, że jest zdrowy. On po prostu wie. Jak ktoś się go zapyta, jak tam u ciebie, jesteś zdrowy? Tak, jestem zdrowy, a w czym sprawa? A wyglądam na chorego? Nie, ja jestem zdrowy. Człowiek, który trwa w wierze, tak? O rozwój finansowy, nikt ci nie powie, tak? Że ma kłopot finansowy. On zawsze będzie mówił, że nie ma kłopotu finansowego. On będzie mówił, jest dobrze, no wiesz, jestem w etapie przejściowym, działam sobie, ale jest w ogóle te wejście. Tak? Rozumiesz? Rozumiem ludzi. Wielokrotnie jest tak, że pytam kogoś, potrzebujesz pieniędzy? Ktoś mówi nie. Ja wiem, że potrzebuję, ale on mi nie powie. Więc biorę pieniądze i wkładam mu do ręki. Wykorzystuję moją pozycję. W ten sposób go manipuluje. Po prostu daje mu kasę. Mówię, idź. Wiesz dlaczego? Nie pytam go dalej, bo nigdy nie dotknę jego wiary, bo to jest człowiek wiary. To jest człowiek wiary. Ja nie dotknę jego wiary, bo ja szanuję wiarę człowieka. Ja się kłaniam przed wiarą ludzi. Ja się kłaniam przed wiarą ludzi. Rozumiecie? Kłaniam się przed nią. I nigdy nikogo nie zniechęcę do wierzenia. Choćbym nie wiem, jak miał ryzykować, rozumiecie? To nie zniechęcę do wierzenia. Ja wiem, że istnieją okresy kamiennego nieba. Wielu z was przechodziło takie okresy, być może niektórzy z was przechodzicie i nie rozumieliście tego, ale takie okresy są. Jeśli teraz przechodzisz taki okres, że niebo się do ciebie nie odzywa, ale pewność w tobie jest, to oznacza, że twoja wiara jest teraz szlifowana. Szlifowana. I z diamentu staje się brylantem. Teraz nabierasz szlifów. Rozumiesz? Dlatego Piotr mówi, gdy trzeba. Jest taka potrzeba. Wielu z was to ludzie służby. Ludzie służby głęboko zaangażowani w służbę. Będziecie potrzebowali coraz większej wiary. Będziecie coraz bardziej musieli wierzyć. Dzisiaj wierzysz o pewne rzeczy, ale za rok, jeśli nie wróci Jezus, będziesz wierzył o takie rzeczy, których dzisiaj nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Rozumiesz? Ja dzisiaj wierzę o rzeczy, o których 10 lat temu nie myślałem, że będę wierzył. A dzisiaj jestem pewny tych rzeczy. Jestem pewny. Nikt mnie nie wybije z tego. Rozumiecie? Nikt. Jestem uparty jak muł w tym. Często nie mówię nikomu, o co wierzę. Dlatego, że to jest moje. Rozumiesz?
Ale ja rozumiem doskonale, czym jest etap kamiennego nieba. I to nie jest coś, żeby, te słowo wypróbować jest bardzo źle rozumiane. Wypróbowana wiara to nie jest, że Bóg robi coś, aby cię sprawdzić. To nieprawda. Wiecie, co to jest próba na złocie? Czy na jakimś innym drogim metalu? Bije się próbę, czyli certyfikat jakości. Wypróbowywanie wiary to wybicie pieczęci jakości na niej. To jest wiara najwyższego rzędu. To jest wiara najwyższej próby. Taka wiara przejdzie wszystko. Przejdzie wszystko. Znana jest historia z czasów II wojny światowej, kiedy w pewnej wiosce w Polsce faszyści wybijali ludzi, kopali, kazali im wykopywać doły. I w jednym dole była matka, dwoje dzieci i mąż. I oni stali z karabinami. I to był pastor lokalnego wiejskiego kościoła. I oni go wzięli i oni mówili, jeżeli wy wyprzecie się tego Jezusa, to my was oszczędzimy. Oni się bawili nim, bawili. Ja nie wiem, czy by ich oszczędzili, czy nie, to nie o to chodziło. I ten ojciec, ten pastor, on już był gotów to zrobić. To nie o to chodzi, żeby poszedł do piekła, bo to jest nieprawda. Jak był odrodzony z Bożego Ducha, to czy on by się tam wyparł, czy nie wyparł, to by do nieba poszedł. Bo to nie tak działa, już o tym doskonale wiecie. Ale on był gotów to zrobić. Dlatego, że było w nim to, że zginie on, zginie rodzina, tam może o siebie, niekoniecznie, ale o rodzinę. Ale wtedy jego żona zapała go za rękę i mówi, milcz. Popatrzyła na swoje dzieci i mówi tak, za chwileczkę będziemy jedli w niebie. Wiecie, skąd jest to świadectwo? Oni wszyscy przeżyli. Oni przeżyli to. Ten dowódca niemiecki, on był zaszokowany. Wszystkich zabili we wsi oprócz tej rodziny. Rozumiecie, o co chodzi? Manifest wiary. Manifest wiary. Wiara tej kobiety nabrała szlifów. Nie znam jej dalszego życia. Nigdy nie czytałem o tym. Ale ona wyszła diamentem z tej dziury w ziemi. Diamentem. Twoja wiara potrzebuje szlifów. Bo jesteś powołany do coraz większych rzeczy. Możesz więcej. I twoja wiara musi nabierać certyfikatów jakości. Im więcej będziesz miał certyfikatów jakości, tym będziesz większy w wierze. Dzisiaj wierzysz o to. Ja nie wiem, o co będziesz wierzył jutro. Nie wiem. Wszystko, co mamy, to wywierzyliśmy. Wywierzyliśmy tą wspólnotę, kiedy w kilka osób zaczynaliśmy ją, spotykając się w mieszkaniu na Saskiej Kępie. Wywierzyliśmy ten zespół apostolski, którego nazwę Duch Święty mi podał, gdy jechałem samochodem za gardą. W ogóle wszystko wywierzyliśmy, każdą rzecz. Każdą rzecz. Kiedy na twojej drodze pojawia się coś trudnego i ty to przechodzisz, to wzrastasz i uszlachetniasz. Jeżeli niebo jest kamienne, to również wzrastasz i uszlachetniasz. Nie bój się tego. Nie bój się. Nic się nie dzieje. To jest oczekiwanie w wierze. Rozumiesz? Dowodem na to, że trwasz w wierze, jest pewność w twoim wewnętrznym człowieku. Pewność. Nie to, co się z emocjami dzieje. Z emocjami może być rozpierducha. Bo kiedy przychodzą emocje, kiedy przychodzą opresje, demonie to naciskają twoje emocje jedno po drugiej. One będą krzyczeć w tobie. Jesteś kłupcem! Nie rób tego! Wycofaj się z tego! Zacznij normalnie myśleć! Taki biznesmen opowiadał, chrześcijański, że kilkakrotnie bankrutował. Jego żona do niego mówiła, może ty idź do normalnej pracy. Idź do pracy.
Już któryś biznes z kolei ci padł. A on patrzył jej w oczy i mówił, ja jestem biznesmenem. Nie jestem pracownikiem etatowym. Ona mówi, ty bankrutujesz. On mówi, to jest etap przejściowy. Ja mówi, będę milionerem. Dzisiaj jest milionerem. Dzisiaj też tworzy milionerów. Buduje ich. On wierzył. On wierzył. On będąc daltonistą rozpoczął biznes farbiarski i sprzedawał farby. On mówi, nigdy nie odebrałem od Ducha Świętego uzdrowienia na temat rozróżniania kolorów. Do tej pory widzę w szarościach. Ale odebrałem taki wielki cud w moim mózgu, że potrafiłem zapamiętywać kody farb. I wiedziałem, która jest czerwona, która zielona, która jaka. Pamiętałem wszystkie kody. Rozumiesz? Po prostu. Biznesmen. Takie powołanie. Było kamienne niebo. Przez wiele lat. Do dna bankrutował. Do dna. Także się zbierali po prostu od spodu z żoną. W czasie takiego etapu kamiennego nieba masz emocjonalne wrażenie, że Bóg cię nie słyszy i nie odczuwasz Jego obecności w ogóle. Wielokrotnie twoje modlitwy powodują, że odczuwasz jedynie obecność demoniczną. Idziesz się modlić i odczuwasz tylko obecność demonów, nic więcej. A jedynie w twojej głębi, w twoim wewnętrznym człowieku głęboko jest jakaś pewność, że jest wszystko dobrze. Po prostu. Nie umiesz tego nikomu wytłumaczyć. Jesteś zdenerwowany, jesteś wkurzony. Rozumiesz? Jest ci smutno, jesteś drażliwy. Patrzysz komuś w oczy i ktoś się pyta, co z tobą jest? Wierzę! Modlę się. I idziesz. Tak się możesz zachowywać. Nie dziw się temu, bo jesteś duchem, duszą i ciałem. To, że tak się zachowujesz, to jest kwestia twojego charakteru. Musisz zmieniać charakter, ale to nie jest nauczanie o charakterze dzisiaj. Bo najpierw jest wiara, a potem charakter. Bez wiary nie zmienisz swojego charakteru. Rozumiesz? Więc szczerze ci powiem, wolę, żebyś był popieprzony w charakterze na dzień dobry, ale wierzący. Resztę doprowadzimy do porządku. Najpierw bądź wierzący, a potem bądź porządny. Najpierw wierzący, a potem porządny. Najpierw wierzący. Najpierw. Żebyśmy przepracowywali te rzeczy, o których dzisiaj mówimy. Jesteście ludźmi, którzy nie tylko sięgają po swoje własne szczęście, ale jesteście ludźmi, którzy mają dokonać potężnych zmian i przynajmniej większość z was, znaczna większość już to wie. Że nie jesteście na tej ziemi tylko sami dla siebie. Już to wiecie. Już to wiecie. Dlatego proszę was, rozbudowujcie swoją wiarę. Rozbudowujcie wiarę. Nie zatrzymujcie się na przeszkodach. Nie zatrzymujcie się na kamiennym niebie. Nie zatrzymujcie się. Realizujcie krok po kroku to wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj. Bierzemy ofiarę na końcu. Pomodlimy się. Bierzesz, Bartku? Kiedy ja sobie przypominam swój proces rozwoju w wierze, to pamiętam dramatyczne rzeczy. Dramatyczne.
Zachowywałem się wielokrotnie jak człowiek niespełna rozumu. Ale to też dlatego, że nie rozumiałem rzeczy, które dziś rozumiem. Musiałem się poprzebijać przez fałszywe teologię, w której byłem. Myślałem, że jeżeli coś się nie dzieje w sferze psychofizycznej, to Bóg jest gdzieś daleko. Nie rozumiałem kwestii zjednoczenia, nie rozumiałem kwestii autorytetu. Krok po kroku do tego wszystkiego dochodziłem. Ale wierzyłem. 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 Poznawałem Boga, który był Bogiem wiary, który przez cały czas mnie do tego prowadził. Nie rozumiałem jeszcze tego, że modliłem się do Niego z jakiejś takiej perspektywy w ogóle, nie wiem, żebraka, a On do mnie mówił jak do syna. Zrób to, idź tam. Jak? Z czym? Wiecie, ale On nigdy nie spuścił stąd. Nigdy nie przypominał sobie, że powiedział: Artur, rozumiem Cię, dopiero się nawróciłeś. Jeszcze nie wiesz o mnie dużo. On w ogóle mówił do mnie jak do dorosłego. Jak do dorosłego. Wiecie, zacząłem ufać w to, że to właśnie tak jest. To Bóg wiary. Wstanie, proszę. Ojcze, ja dziękuję Ci za dzisiejsze wykłady. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Słowo dociera do ludzi głęboko. Ojcze, dziękuję Ci, że jest ono w ich duchu już. Ojcze, dziękuję Tobie, że teraz to Słowo będzie przemieniało ich umysły i emocje. Ojcze, ja otaczam teraz krwią Jezusa każdego z ludzi. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za aniołów, którzy ich strzegą. Ojcze, ja dziękuję Ci, że żadne z tych słów nie zostanie wykradzione, że nic nie wyschnie, że nic nie zostanie powyrywane ani zduszone, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za to. Ja odsuwam od ludzi każdą demoniczną siłę, która by próbowała zabrać to, co zostało w nich złożone dzisiaj. W imieniu Jezusa. Amen.